Witam chłopaki, dzisiaj opowiem wam, jak sobie poradzić z takim zjawiskiem, kiedy wszystkie dziewczyny szukają coraz lepszych partnerów. Szczególnie widać to w dużych miastach, dużo lasek po prostu coraz bardziej się upiększa, ulepsza, napompowane usta, lepszy makijaż, lepsze ciuchy. No i oczywiście wymagania kobiet w stosunku do facetów też rosną, więc jak sobie z tym poradzić i mieć dużo lepszą skuteczność. Ciekawy jestem, czy się zaskoczysz, ale ja odkryłem właśnie, że dużo lepszą skuteczność będziesz miał wtedy, kiedy będziesz poznawał kobiety w miastach, w których po prostu tych kobiet jest więcej niż facetów. Jak sobie pojedziesz do miejscowości, gdzie jest dużo więcej facetów niż tak naprawdę kobiet, no to twoja skuteczność w podrywie zawsze będzie dużo mniejsza, tak? Pojedziesz do Wrocławia, gdzie jest bardzo dużo stanowisk korporacyjnych, gdzie właśnie pracują mężczyźni i się okaże, że poderwiesz, poznasz dużo mniej dziewczyn niż na przykład w Krakowie, kiedy we wrześniu, w październiku przyjeżdżają dziewczyny z całej Polski, jest ich naprawdę dużo, no i okaże się, że tych dziewczyn poznasz dużo więcej. Na 10 podejść weźmiesz 5-6 numerów telefonów spokojnie, a pojedziesz do Wrocławia i się okaże, że ta statystyka jest zupełnie inna, dużo gorsza. Dlatego bardzo istotne jest to, żebyś poznawał kobiety w miastach, gdzie ich jest po prostu dużo więcej. Takim przykładem może być Toruń, też Bydgoszcz. Te miasta, gdzie statystyka jest po twojej stronie i gdzie generalnie większa ilość kobiet przypada na facetów. Wtedy matematycznie zawsze masz dużo większą szansę na to, żeby poznać atrakcyjniejszą dziewczynę, no bo te kobiety są o wiele bardziej wygłodniałe, nie są tak często podrywane jak w mieście, gdzie tych facetów po prostu jest dużo więcej, tak? Zobacz nawet na Warszawę, ilu tam jest facetów, jak oni bardzo szukają kobiet. I w dużej mierze te kobiety nie reagują tak dobrze, jak w sytuacji, kiedy pojedziesz na przykład do Kielc czy jakiejś miejscowości małej, gdzie jesteś w stanie zaczepić dziewczynę właśnie z niedużej miejscowości czy wioski. Ona wtedy też zupełnie inaczej często reaguje. Także nie wiem, czy zdawałeś sobie z tego sprawę, ale jeśli chcesz podnieść swoją skuteczność w podrywie, to po prostu pojedź tam, gdzie tych dziewczyn jest albo więcej niż facetów, albo zacznij podrywać w miejscach, gdzie faceci nie podrywają, gdzie generalnie dziewczyna sobie żyje w jakimś swoim stałym otoczeniu od młodości. Czyli tutaj dobrym przykładem mogą być małe miejscowości, w których tą dziewczynę niejednokrotnie dużo łatwiej jest poznać, ponieważ ona nie ma tak dużego wyboru mężczyzn, jak w sytuacji, kiedy pojedzie do Warszawy czy do Wrocławia, tak jak już mówiłem. Oczywiście żyjemy w takich czasach, że mamy tego Tindera, mamy te wszystkie portale społecznościowe w internecie, mamy Bado, nie Bado, mamy Instagrama i dużo lasek się lansuje właśnie w taki sposób, że ma masę followersów, pokazują, jakie to one nie są, że przejechały się gościem, który ma dobre sportowe auto. I oczywiście ta tendencja, zauważyłem, jest szczególnie widoczna w dużych miastach, więc prosty wniosek z tego dla ciebie, że o wiele trudniej jest poznać kobietę w dużym mieście, gdzie tak naprawdę jest ona częściej podrywana przez większą ilość facetów, a dużo łatwiej atrakcyjną dziewczynę, zdecydowanie atrakcyjną, poznać jest w sytuacji, kiedy podrywasz tam, gdzie to jest małe miasto, albo gdzie jest deficyt facetów. Wtedy ta skuteczność jest naprawdę dużo większa, więc no, polecam tobie jako zadanie domowe tutaj sprawdzić, gdzie w Polsce jest dużo więcej kobiet niż mężczyzn, w jakiej miejscowości, jak sobie tam pojedziesz, sam zobacz, jaka będzie skuteczność podrywu, ile dziewczyn poznasz, jakie to będą dziewczyny, jak bardzo atrakcyjne. Polecam wykorzystać radę z tego wideo, gdyż to jest mój wniosek. Sporo jeżdżę po Polsce, prowadzę szkolenia też z poznawania kobiet, z podrywu w całej Polsce, więc myślę, że całkiem tutaj ci podałem dobrą wartość. Jeśli to wykorzystasz, no to możliwe, że już w tym roku albo w przyszłym tygodniu będziesz miał dziewczynę, bo jakąś dziewczynę sobie sprowadzisz tam ze Śląska albo z innej miejscowości, z innego regionu kraju, gdzie jest po prostu łatwiej. Jeśli ci pomogłem, zostaw mi subskrypcję, napisz mi komentarz, gdzie ty poznajesz dziewczyny, w jaki sposób poznawałeś dziewczyny i oczywiście poleć to wideo swoim znajomym, pokaż kumplom. Dla mnie to będzie duża pomoc, ponieważ tworzę te materiały tutaj, tak jak widzisz, w wolnym czasie. Jeśli chcesz mi się odwdzięczyć, to po prostu pokazuj to wideo swoim znajomym, kolegom i lajkuj wideo, komentuj, tak, bo to też pomaga. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!